Dojechaliśmy do naszej ostatniej miejscówki na dzisiaj, tak naprawdę, w sensie nie do ostatniej miejscówki, tylko do naszej miejscówki, w której śpimy. Mapy Google wskazują, że jesteśmy na miejscu, ale jak chcecie sobie zobaczyć, gdzie my jesteśmy, to tak to wygląda. Co więcej, miejsce, gdzie, w którym mamy spać, wygląda to w taki sposób, ale zobaczcie sobie, co tu jest w ogrodzie. Ja wam powiem, co tutaj jest. Śmietnisko tutaj jest, więc... Mamy teraz rozkminkę, ale tak jak podczas petardy, zawsze jest jakaś rozkminka. Rozkminka polega na tym, czy zostajemy, czy szukamy dalej. Nie do końca, bo problem jest z tym, że na stronie internetowej przez Booking zabukowaliśmy to i jeżeli tego nie weźmiemy teraz, to pociągną nam kasę z mojej karty i tak będziemy musieli za to zapłacić. A. Więc no musimy tutaj spać. Kasy nie płaciliśmy, płacimy na miejscu, ale mamy zobowiązanie, że jak nie przyjedziemy, za to zapłacimy. Więc to jest problem, ale powiem wam jedno. Na zdjęciu wyglądało to dużo lepiej. Tylko na zdjęciu to wszystko wygląda dużo lepiej. Ja mam wrażenie, że jednak tutaj jest dobrze. No że tak. Wiesz co? No ja się prześpię w tym wsparciu, co tutaj jest na boku zaparkowanym. Ja palę na pojedę, nadal. Przynajmniej będę miał dostęp do wody. I to ciepłe jest. Ale mi się wydaje, że to tutaj jest z tyłu, tutaj, to z tymi schodami, które widzicie z drugiej strony, to jest ten apartament, w którym mamy spać. Nie, ja sądzę, że to jest tutaj. Poczekajcie chwilę, ja pójdę i zobaczę. Relaks. Tam mamy déjà vu. I teraz doszedłem do pewnej konkluzji. Jeżeli ten apartament za 20 euro, przepraszam, za 18, jest kupą gówna, to co będzie jutro, kiedy nasze miejsce kosztuje 69 zł na trzech. Dobra, chłopaki mówili, żebym poszedł sam zapytać, gdzie to jest, gdzie to miejsce się znajduje. Ja właśnie idę tutaj, zobaczymy, co to w ogóle jest. Ale tak naprawdę zobaczcie sobie sami, co tu się znajduje ze mną. Nie jest wcale lepiej, bo z drugiej strony jest również to samo, więc... Cicho. Żeby nie robić przypału, WZT. Hello? Anybody there? Chyba nie ma. Hello? Dobra, idę. Tam jakaś pani mnie woła. Zaraz się zapytamy. Dave apartament? Yeah, this one. One moment. Ta pani zadzwoni do nas. Okazuje się, że to jest relaks. Chyba. Hello! How are you? We are fine. Apartment day. Sorry, wait a second. This one? Yes. Yes? Yes, is it here? Here. Adam, zaparkuj samochód tam. No chuj, niech tutaj. Pani wszyscy piją, cztery piwa jadą. Idziemy zobaczyć, co nam tutaj pani zaproponuje. Co nam zaproponuje? Ona nam nic nie zaproponuje. Ona nam da to co żeśmy zabukowali. No prosto. Hello? Dzieciaczki? Rodzinnie fajnie jest, apartamenty, zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Idziemy. Bedroom, ok. Bathroom there. And the kitchen, yeah? Yes.
Kitchen. Dobra, w każdym razie chciałem wam tutaj powiedzieć, że pomimo tego, że ten ten lokal wygląda troszeczkę no przestarzale, ale naprawdę bardzo fajny. Co mówić? To patrzcie, zobaczcie tutaj ręczniczki, które powąchaj Zio. Pachnie elegancko. Naprawdę, pachnące ręczniki. Czysto. Zobacz, czysto, schludnie. Więc troszkę skromnie, ale... Ale słuchajcie, 20 euro... 18, no proszę. 18 euro to jest naprawdę niewiele. Umówmy się, tak? Zajebiście jest. Obawialiśmy się tak naprawdę, że będziemy spać na świetnisku. Ja się nie obawiałem, właśnie miałem nadzieję, że będziemy tam spać. W każdym razie już myśleliśmy, że śpimy na złym mówisku, ale udało się tego uniknąć. Jesteśmy już teraz w centrum miasta i... Coś nam się zdaje, że idziemy na kebaba. Ale zobaczcie, jaki tu jest kebab. Proszę bardzo. I tu przyjdziemy właśnie sobie coś zjeść. Ile ten kebzon? 50. Czyli już by nas było stać. 13 zł. 13 zł za kebzon. Więc idziemy najpierw wymienić pieniądze, bo de facto zostało nam niewiele. A mamy jeszcze do przejechania trochę kilometrów jutro. Nawet bym powiedział, bardzo dużo kilometrów mamy do przejechania. Więc musimy dotankować samochód, bo na pewno nam braknie. I dodatkowo musimy coś jeszcze zjeść, więc tak naprawdę nie ma innej możliwości, tylko trzeba pieniędzy jeszcze wymienić, tak? Powiem szczerze, że to miasto jest takie... Takie spoko, no. Przyzwoite miasteczko, trzeba powiedzieć szczerze. Tak, wszystko stare w chuj. Tak, jest wszystko stare, ale co jest fajne, że nie widać tu śmieci. Bo nie widzę śmieci. To akurat jest trochę czyściej. Tak, czyściej, tak. Także są miejsca, gdzie są zabrudzone, zaśmiecone, ale są miejsca, które są też takie lepsze. Wiadomo, że umówmy się, że jeżeli chodzi o budynki, no to one są przestarzałe, takie stare, nieodnawiane, no bo pewnie nie ma takich funduszy na to. Ale jeżeli chodzi o śmieci, to ich tutaj nie ma, tak? Do kantaru, zobaczymy ile jest, po ile jest kurs. Kurs zmiany walut, widzicie tutaj oczywiście jest na górze 117, więc nie jest źle. Na lotnisku jest 105, więc nie wymieniajcie na lotnisku pieniędzy, no bo jest gorszy po prostu kurs. Dobra, zamówiliśmy sobie tego kebaba. To nie jest kebab ani z barana, ani z kurczaka, tylko kebab z świni. Po prostu. Koszt takiego kebaba na talerzu to jest 600 leków, czyli jakieś 24 złote. Trzeba przyznać szczerze, że jest bardzo smaczny. Piwko, 20 leków. 8 złotych. Coca-Cola, 150, czyli jakieś 6 złotych. Umówmy się. Są ceny z kurortu. Saranda to jest kurort, więc... Ceny zawsze będą wyższe, więc musicie się z tym liczyć. Ale mimo wszystko jedzenie jest bombeczka. Zabie powiem wam, teraz bardzo zacząłem spodobać. Żarcie, piwsko, bomba. Przodanie musi być, ja wam mówię. Makaron, parmezan, sos pomidorowy i na rano mamy pomidora. Ja może w celu. Znając ciebie, Adam. Woda, cyk, makaron. Co ty, Adam, jesteś słynny z jednej bardzo ładnej rzeczy. Organizacja u ciebie jest na bardzo niskim poziomie. Ale problem? Więc... Nie ma problemu. Powiedz mi jedną bardzo ważną rzecz. Jak ty chcesz coś na mnie zrobić? Nie daj go, nie daj. Pane rano. I zapomnisz. Zjebnę wodę do gara. I to jest koniec, co robię. Tak, tylko problem jest jeden. Żeby zrobić to, co powiedziałeś, to musisz o tym pamiętać. A u ciebie z pamięcią jest problem. To może... Zapierdulmy barana po drodze. Obierzemy go ze skóry. A baranów tam jest dużo, chyba, nie? Tyle roboty to jest. I upieczemy go na ogniu. Dojechaliśmy do tego parkingu, gdzie wybieramy się na to niebieskie, błękitne oko. Koszt tego wstępu tutaj
To jest 50 leków tak naprawdę, symbolicznie 2 złote. Ale tam mieli taką tablicę informacyjną mówiącą o tym, że to jest taki datek jakby, żeby utrzymać ten obiekt. Spoko. Dokładnie, więc to... To nie można dać. A, no to jest 2 złote, tak powiedzieli chłopaki, to jest 2 złote, tak? Co jest tutaj ciekawe, tu się idzie około 20 minut spacerkiem do tego błękitnego oka. Ten pan, który tu akurat nas, bym powiedział, obsługiwał, bardzo miły facet. Albańczyk oczywiście. Przywitał nas po polsku. Przywitał nas po polsku, co jest właśnie takie, bym powiedział, niespotykane, że ktoś akurat po polsku mówi. I skąd wiedział? Słyszał chyba. Może tak słyszał, że mówimy po polsku, więc może po prostu... słyszał, że klniemy po polsku. Niekoniecznie, może by nie przeklinali, a my przecież w ogóle nie przeklinamy. Dobra, przechodzimy przez taki mostek. Kawałek się idzie przez lasek. A potem... Już jest podobno to błękitne oko. To jest to? Woda wypływająca z tej dziury. No, patrz, tu się to wszystko zaczyna. Ta cała rzeka, która tu jest, to jest tylko i wyłącznie z tej dziury. To wyobraź sobie, że nie ma tu nigdzie indziej już rzeki. Tu po prostu ta woda wypływa z tej dziury. A tu można sobie popływać. No jest jakaś ciekawostka, powiem wam, chłopaki. Zobaczcie, z tej dziury wypływa cała ta woda. Zajebiście, wygrywam. Ja tu chodzę jak chuj. Musimy się wykąpać wtedy. Adam zdecydował się popływać w tej zimnej wodzie. Jaja u ryba. Ale skóra zimna strasznie. Zamarzłem, kurwa, wyciągnij mnie. Co sądzisz o temperaturze tej wody? Woda jest dosyć dobra do drinków, więc ja dzisiaj już więcej nie piję. Dobra, zaliczone. Ty, będziesz skoczy z góry. Nie, skaczę, pierdolę. Dobra, idziemy już z powrotem z tego błękitnego oka. I tak naprawdę, co możemy powiedzieć o tym miejscu? Za dużo ludzi. Tak, przede wszystkim tak. Jest to może miejsce, gdyby to było miejsce, dzikie miejsce, w którym nie ma ludzi i ty go, albo wy sobie go znajdujecie gdzieś w lesie, to naprawdę miejsce byłoby genialne. Nie mówię, że jest złe, bo ładna woda, czysta woda, błękitna i tak dalej, i zimna, tak. Gdzie widzieliście, Adam się w niej kąpał. Ale trzeba powiedzieć szczerze, że ilość tych ludzi i w jaki sposób to zostało tutaj zrobione, typowo komercyjnie, droga, wszystko to, po prostu zepsuło widok tego miejsca, tak? Tak, ja tak widzę. No tak, miało być dziko, no a było plastikowo. A było popularnie. No właśnie. Tak, byście odwiedzili McDonalda, kurwa, przy autostradzie. Wiadomo, że dla wielu ludzi, ci co chcą mieć fajny dojazd, dostęp do tego miejsca, wiadomo, ścieżki i tak dalej, to będzie po prostu bardzo fajna sprawa. My poszukujemy dzikich rzeczy i tak naprawdę no nie do końca nas to zauroczyło, trzeba powiedzieć szczerze. No. Miejsce ładne, no, ale poza tym tyle. No. Ale tak kończąc kawałem, panowie, wiecie co robi blondynka w szambie? Wiecie, nie? Nie wiemy. Układa klocki. I tym to optymistycznym akcentem kończymy ten kawałek odcinka. Dozo. Wiecie co, Gruzja będzie sztosem jak chuj. No. Bo tam też jest dziko. Tak naprawdę tam, gdzie myśmy chcieli pojechać, to tym pociągiem, bo ten pociąg nam chodził zawsze w głowie. No do tego. Do Baku nad samym Morze Kaspijskie. Ale o co chodzi z pociągiem tak naprawdę, od początku, jeszcze raz. To już to ci wytłumaczymy, tak? Jest pociąg nocny. Z Tbilisi. Z Tbilisi do Baku. I też rano o godzinie tam jesteś na miejscu. O 9 wysiadasz, a pociąg nocny znowu wraca o godzinie 9 wieczorem. Ale nie chodzi o to Baku. Chodzi o ten pociąg. O ten pociąg, no właśnie, do tego chcę zwiążać. Jest mniej więcej taka impreza jak w pociągu tym transsyberyjskim. Ale kurwa, tam jest taka jumpra przez kurwa 7 dni. I tam jest takie coś, tylko w pigułce kurwa przez 12. Dlatego to nas strasznie kręci, a teraz jest nowy lot w ogóle Wizera z Katowic do... Do Tbilisi właśnie. Do Tbilisi bezpośrednio. No ale trzeba paszporty, więc muszę sobie robić. No musisz sobie robić paszport. No nie no, paszport no to jest podstawa. Znając jego tempo, to wtedy jedziemy do Tbilisi sami. Wiesz co, nasz czas. O, spokojnie. Ale znając ciebie, to wiesz tak kurwa z tym zwodził. I co pan zamierza z tym zrobić? No problem. No właśnie, paszport mój drogi kolego. Musisz zacząć robić teraz,
chyba jak przyjdzie moment bukowania biletu i nie zobaczy twojego paszportu, to bilety bukuje na dwa. Ale po co tego życia paszport robić? No trzeba. A do Turcji też trzeba było już. Do Turcji już nie ma. No, też nie trzeba będzie. Może pomyślą. A jak pojedziemy kurwa do Iraku, to też powiesz kurwa, że nie chcesz zrobić paszportu? No nie, może będę miał szczęście, żeby to ty kurwa chytyć do Iraku. No paszport, no problem. Ale rozumiem, że Adam da mi się tę ofertę, żeby ją znaleźć. Co ja kurwa w ogóle mówię człowieku? Co, ja tu nie jestem. Ty nawet nie potrafisz się kurwa znaleźć. Ja tu nie jestem od bukowania biletu. Wiesz, myślę, no. Że się chyba nie rozbieram. No od czego ty tutaj powiedz mi jesteś? Dobra, to jasno przedstawić. Przede wszystkim jadę po to, żeby się wyluzować. No, no wszystko. Dobra. I to jest mój cel. Dobra, to bardzo, bardzo dobry masz. Bardzo szczytny cel masz. Bardzo szczytny cel masz. Nie zawracaj mi dupy, czyli na czym się nie znam. A to na czym się ty kurwa znasz, powiedz? O, i to jest dobre pytanie. Na niczym. Zaraz ci pokażę. Zdrowie. Co ty potrafisz? Ja potrafię. Uważaj na to. Ile piwa zejdzie w zespole. To jest ważna funkcja. Potrafię również łapać momenty, w których wszyscy się tu odnajdują. Na przykład takie, że jest śmiesznie, że jest fajnie, że każdy siebie rozumie, że potrafię siebie wspólnie motywować. O, dobrze, dobrze. Że tak, on jest motywatorem, niesamowity. Że nikt, no nikogo nie, nie demotywuje. Potrafię się generalnie dopasować do grupy. I to jest kozak, czego brakuje. To ci trzeba przyznać. Czego brakuje. No tak, to trzeba ci przyznać faktycznie, nie? Ale poza tym się kompletnie kurwa niczym nie interesujesz. No nie, bo... Słuchaj. Nie może być dwóch szefów. Ja już jestem szefem. Więc musi być ktoś. To moja jaja. Proszę powiedzieć tej pani, żeby tak tymi klapkami nie szurała. Piszą tutaj taki poradnik. Czego nie wolno w Albanii robić? No dawaj, no. Nie wolno iść w góry samemu. Tutaj każdy ma broń. Dobrze, nie, czy czytanie tego poradnika jest dla nas dobre? W obecnej sytuacji jest dla nas dobre. Bo jeżeli tu... No ale nie wiem, czy ja chciałem o tym wiedzieć. Bo jeżeli tu każdy ma pozwolenie na broń i pójdziesz gdzieś w miejsce, gdzie nie wiesz, że nie możesz tam pójść, tak, i okaże się, że cię ktoś odjebie, to się robi problem.